way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siema do wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Middle Earth Shadow of Mordor. Bądź wśród ziemi cień Mordoru. Na start? O, proszę. Na start zobaczymy zaktualizowane opisy. Morwena. Jak zgadłem już od razu. Opanowana przez Sarumana. Zdobyłem sobie 2 punkty umiejętności poza nagraniem. Tylko uwaga, nie mogę tego drugiego wydać. Pierwszy? Nie. 3 zdobyłem. Jeden wydałem na wejście barem. Drugi to był oczywiście w kolejności. Pierwszy wydałem na likwidację, aby zabijać wszystkich przeciwników, których naznaczę. To jest dość ciekawe, kiedy się tak z 10 zbierze, potem tylko wciska ci guziczek i wszystkie wybuchają głowy. Zajebiście to wygląda. I jest, mam jeden punkt umiejętności, jedną jedyną umiejętność, którą mogę odblokować, ale do tego muszę jechać z fabułą, żeby właśnie kolejne te questy wykonać. Czy może kolejne te questy fabularne wykonać, zlecąc z fabułą, żeby odblokować sobie tę ostatnią umiejętność. Bo wymaga ona poprzednich 2. Armia Saurona wygląda w sposób taki. W ogóle fajna rzecz jest ta, jak walczyłem, bo tu jak widzicie mam 3 wodzów przejętych. Tego jednego, tego co był tutaj wcześniejszego, przejąłem i posłałem go na walkę z wodzem, który był tutaj. I niestety ten wódz od tego zginął. No i unlucky, no to wziąłem, zabiłem tamtego w ramach zemsty. A potem 2 kolejnych swoich nominowałem na wodzów. I tym oto sposobem zostało tylko 2 wodzów do przejęcia. Ale z tym się jeszcze nie będę aż tak śpieszył, bo naprawdę jesteśmy na półmetku, jeśli chodzi o fabułę. Nasz półmetku to jest dużo powiedziane. Myślę, że na start zajmę się tym ziomkiem. Bo to wiąże się z trofeum, które mogę wykonać. Tutaj wszystkich mam przejętych, nie? Ten jest mój. I ten jest mój, pięknie. 4 ziomków przypisanych do jednego typa. To czas tego typa się pozbyć. Więc poproszę o mapę. Tu przed chwilą właśnie walczyłem też z jednymi typami i kurde, no jedno mi nie wyszło. Chciałem obu przejąć, a niestety jednego przypadkiem zabiłem. No ale mówi się trudno. Dobra, i to będzie gdzie? Nie, to jest to. No to lecimy. I teraz szybkie, sneaky, fuckerskie wejście do twierdzy. Nic nie wiedziałeś, nic nie słyszałeś. Tam są ptaki. Tam jest bliżej kolejny łucznik. Wiesz co jest fajne? Wystarczy, że gościowi tylko troszeczkę wystaje ręka. Albo głowa. No. Chyba kurde, bo... Nie umiem sobie wyczaić momentu, żeby go dziabnąć. No, podejdź. O! No. To jest czasami dość minimalistyczne. Znaczy jak bardzo, czy minimalistyczne, dość precyzyjne, jak bardzo trzeba... Ten, ale to jest dość fajne, że gościa tylko leciutko głowa wystaje. I mogę go od razu przejąć. Bo nikogo nie będziesz... Chciałem powiedzieć dzwonił, ale to nie takie czasy. O proszę, nawet nie leci... Znaczy albo X leci w tak małych ilościach, albo X nie leci w ogóle. A raczej nie powinien lecieć w ogóle, no bo nie bardzo... Mam na co te punkty potem wydawać. Siema. Ha,
pięknie. Każdy ze znakiem mojej łapy na mordzie. Kurde, mam wrażenie, że było teraz troszeczkę za głośno, także jeśli było, to przepraszam. Zorientowałem się trochę za późno. No to dobra, rozpocznijmy misję. Zdrada. Wydałeś przybocznemu rozkaz zamordowania swojego pana. Jeśli mu się uda, zdobędzie potęgę i awansuje na wodza. Dopilnuj, aby twój naznaczony kapitan wygrał. Szczerze właśnie nie wiem, czy chciałbym akurat... Bo tu, patrz, jest łucznik i berserk. I to jest takie dość... Ten właśnie ciekawi. Kto byłby lepszy? Now my blade, speak for me. Aha, okej, okay, a nie, czekaj, jest ten. Okej. Okay. No i proszę. Wykonałem tego. Osiągnięcie zdobyte. Pokaż mi, czy on jest może słaby? Nie. Techniki bojowego ranią. A tego? To samo. No ale, o, ale ten ma więcej tych. Ten ma dużo mocnych stron. Nie ten. Pokaż mi tego jeszcze. A ten ma sobie podobnie. No, nawet jest lepszy. No to nie będziemy go zmieniać. Trzeba go przejąć. Na start kogoś sobie naznaczymy. O, pięknie! Jak gościu zapłonął! O! Okej, okay, to poszło błyskawicznie! No dobra, no... Niestety go zabili. Ale dobra, no, mamy czterech z pięciu wodzów. Nie, ale to po prostu poszło błyskawicznie. No fajnie. Jeszcze będą się o tej legendy trochę nakłuć, ale to w innych odcinkach. Na razie lecimy do Turwina właśnie, żeby po pierwsze wykonać misję, która prawdopodobnie da mi tego, da mi tę umiejętność, a po drugie, aby zdobyć kolejny. W ogóle wykonałem już wszystkie te wyzwania ze szkoły przetrwania, co mogliście zauważyć, w sumie, jeśli się przypatrzyliście dobrze. Kurde, mogę zaatakować ciosem, mogę zabić, a czemu nie mogę naznaczyć mimo tym ciosem? To by było takie OP. A w ogóle jest trofeum. Dobrze, będę mówił trofeum. Jest trofeum właśnie, żeby naznaczyć mrocznym ciosem chyba 20. A jak mam to zrobić, skoro nie mogę tego robić? Okej. Okay. Gruba zwierzęta. Ten krasnolud twierdzi, że zna lokalizację kolejnych reliktów z przeszłości Celebrimbora. No, ponoć jakieś dłuto Celebrimbora wie, gdzie jest. Może niekoniecznie wie, że to dłuto Celebrimbora. Mistake! We have a captain in our midst. Well, better look sharp, eh? Captain's coming. Better sharpen the swords, eh? And make sure our boots are nice and shiny. Oh, so tell me, Captain, have you ever hunted a graug? A graug has what you promised me. Aye. Not just any. The largest one I ever came across. We must prepare. I should do just fine. I've been trained very well.
dog, Silver, was trained very well. That was before she got eaten by a warg. Hunt! It's not about rules, my captain. We're not going to line up and have someone play with our lives. It's about instinct, and it's about guts. Which, as you can see, I know a thing or two about. You want basics on the hunt? Follow me. Takie zwątpienie widziałem na twarzy Taliona. It's its own beast, one you must learn to tame. First lesson of Caragor hunting: do not die. What do we need them for? We ride them. A worthy mount for a dangerous hunt. Now, these beasts will not be impressed by your rank. All flesh tastes the same to them. Once you go on the hunt, Captain, you'll come out a changed man. Hopefully for the better, but you never know. Wiesz, ja już trochę zasmakowałem rolów na orki, także... Caragory, dobre wymiany. Caragors? Well, those bastards are a tougher breed. Took me nearly a year to figure them out. Caragors. Buggers hate water. I once tried to ride one through a river. She hightailed it up a cliffside with me on its back. Amazing what the basic lesson of the hunt is tracking. Right now, you're failing at tracking me. Dobra, nie gorączkuj się. Co tam za runa gdzie została? Gdzie? O Boże, przy tym typie została runa! O bo Jezus! Czemu ja się tam nie rozejrzałem? Caragors. Buggers hate water. I once tried to ride one through a river, and she hightailed it up a cliffside with me on its back. To musiało być dobre. Amazing what they'll do to avoid a good cleaning, eh? Widok musiał być przedni. The hunt is my mistress. Beautiful, thrilling, infectious. And she doesn't nag. Ranger, over here! Stary, jestem przed tobą. Oh, you haven't lived until you've been on the hunt, Captain. The very air smells different, like triumph. That one over there looks quite aggressive. Don't even try creeping up on a Caragor. It'll catch your scent a mile away. What do you propose then? Wouldn't you hop in and introduce yourself? Ask it for a ride. O, już! Okej. Okay. Kontrowania ataku Caragora z wyskoku. Kontra ogłuszy zwierzę i o, zajebiście. Charges, you have two options. Knock the bastard down, or eat him. Albo uniknąć i ponawalić go sztyletami. Hold! What now? Climb on his back! Hold tight! Become one with the beast! Tu to bardziej Celebrimbor pomaga. Co, on też zasiądzie? A, no, ale ten to mu bardziej takiego plaskacza sprzedał, niż faktycznie go zdominował. Ty, jakiego białego ma! Jaki biały, patrzcie go! I hail from the Black Gate. The Black Gate. Nice place. Sounds depressing. No nie mogę! Ja pierdzielę, nie mogę po prostu z tego. O, taki szwany? Dobra, no to dawaj. No stary, nie wiem jak ty, no ale ja już mam przewagę 3. Tak, pewno. Wszystko to szczęście. Jakiś tu jeszcze w pobliżu? A, proszę! O kurde, akurat mi zeszła seria! Ej, ale nie ze sobą macie walczyć, tego masz gryźć. No stary, mam przewagę 7. Tak więc, no... 8. For years and years, land used to be more lush.
Now a doom slowly sweeps over it. Like much of Mordor. Yes. Though the doom does add a space to the hunt. Ja mam takie pytanie, czy Mordor jakby nie był... W sensie... Sure you can ride a Caradon, but can you shoot from one? You take him up high. Leave the Grand Dogs to me. Kurde, tak wracając do tematu. No kurde! No! Serio?! Stary jest... Mam 15 punktów przewagi. Oh, running short on lessons? Running long on lip? You'll need to think on your feet. When we face the Grog, can't always look to me for help. Stary, rozwaliłem dwa Grogi bez niczyjej pomocy, także... It's about discipline. Training yourself to see the perfect moment, rather than being told it. I once tracked a grey eagle back to her nest. I decided to let them be, even before they tossed me to the rocks below. Popisałeś się pewnie. Nie wiem jak to, nie wiem co mam do powiedzieć. Stary, nie wygrasz. Przykro mi. Na co robię? Patrzcie jak ładnie. Jeden. Drugi. Będzie 30 punktów przewagi zaraz. No, for sure. Kurde, jeden jeszcze, żeby był idealny 30 punktów. Ale mam go zabić, czy... Mam zatrzymać? Nie no, to chyba mam go zabić po prostu, nie? Torben jest za cicho. Coś musi być wrong. Go to him, Talion. Perhaps we should track the hunter. Dobra, teraz przestali gadać, to o, no kurde. Nice meal, dwarf. Torven needs help. Serve me. And that's the thrill of the hunt. Just so you know. Na pewno. Gość jak wygląda trochę jak ten. Jak Hugh Jackman. Nie wiem, czy go nie podkłada właśnie mu głosu. Ej, fajna muzyka zagrała na koniec. This dwarf is far from home. Not all those who wander are lost. Prawda?
Thorfinn, krasnoludzki myśliwy, który uwielbia dwie rzeczy. Przedłużanie opowieści do granic wytrzymałości oraz polowania. Wraz ze swym bratem Gorwinem opuścili swoje domostwo w Orokarni, aby wytropić najwspanialszą zwierzynę Śródziemia. Trofea potwierdzają niektóre, lecz na pewno nie wszystkie zdumiewające opowieści Thorfinna. Bohaterski bój z Mumakilem i pogrom całego roju Ungoli. Mumakila chyba widzieliśmy, jak były te dwie ogromne bestie. To był chyba Mumakil. Ungoli to Ungoli, co to jest. A teraz Thorfinn samotnie przybył do Mordoru, chcąc zmierzyć się z mitycznym, wielkim, białym Graugiem. Lost jednak chciał, że na swej drodze napotkał związanego z upiorem strażnika. Nauczy swojego nowego sojusznika, jak siać strach w sercach wrogów, wykorzystując w walce mordercze bestie Nurn. No zakładam, że raczej przybył z bratem, ale sądząc po wspomnieniu właśnie starczy z tego gniazda guli, z tego artefaktu, no to pewnie jego brat został przez tego Grauga zabity i teraz Thorfinn chce upolować ku pamięci swego brata, tego Grauga. Tak mi się wydaje. Co mi tutaj teraz padło? A, wściekły... O, wściekły Karagor! Straszliwy drapieżnik wypełnił na terytorium lwy po... od wargów po lwy. Nie wiedziałem, że są lwy w Śródziemiu, ale okej. Okay. Gigantyczny myśliwy... Aha, okej, no dobra. Ale jakby co, będę mógł go dominować, czy jak? No i dobra. To ogarnięte. Wyruszamy na łowy. Gdzie? O, jak bliziutko. No to ja się z chęcią tym zajmę od razu. Nawet na Karagorze sobie tam zajadę. No bo hej, czemu by nie? A teraz wracając do tematu, który chciałem podjąć w trakcie questa, ale przez to, jak gadali, to nie byłem w stanie. Zastanawia mnie jedna rzecz, bo jakby Mordor był domeną jest domeną Saurona, ale czy jakby Mordor od momentu, w którym Morgoth, a po nim Sauron zaczął panować na Śródziemiu, bo Sauron to jest drugi władca ciemności. Pierwszym był Morgoth. Ale pytanie brzmi moje. Bo ja nie pamiętam gdzie, o ile w ogóle, czy Morgoth był w Mordorze. Bo, ej kurde, chciałem w łeb strzelić, trafiłem w głowę, czy w nogę. Dobra, nieważne. Czy Morgoth jakby też rządził w Mordorze, czy to jakby Sauron sobie wybrał na siedzibę Mordor? Bo jeśli Sauron wybrał sobie na siedzibę Mordor, co jest, jak wiadomo, bardzo prawdopodobne, to ciekawi mnie tylko, czy w tamtym momencie już aby mrok nie zawędrował do Śródziemia? Wydaje mi się, że chyba tak. Dobra, koniec tych rozkmin. Wyruszamy na łowy. Zanim stawisz czoła wielkiemu białemu Graugowi, Thorfinn musi cię nauczyć jeszcze kilku rzeczy o polowaniu. Uczta mnie. Off by my wee scars. Oh, not at all. I actually have a few of my own. Oh, I'll bet. What type of battle scars did you get from the Black Gate, eh? Splinters? Oh, did you scar your voice telling your soldiers to head into battle? Tread lightly. My scars run very deep. Mighty Graug, you give me these. And he also took my hunting partner. Kurde, fajne ma tatuaże. So, tak to stwierdzę. Well, another lesson for you, my captain. Maybe you'll even come out of this one unscarred. So, what backward lesson do you have planned this time, eh? Shooting Crabane to prepare us for the mighty Graug? You want to hunt Graug? Then so you shall. But not just any Graug. This is a rare one. It's territorial. Strong enough to claim land as its own. And you and me, we're trespassing. Tell me, Captain.
You ever slay a Graug before? Today will be the first of many. Now you're talking like nieprawda, już dwóch zabiłem. I've got a feeling in my gut you may survive this, Captain. Well, since that's the largest part of you, I like those odds. So I assume you have a plan to kill this Graug. I do, Captain. And since you're so good at taking orders, I'll tell you how, step by step. Step one, when he's crunching on an Uruk, sneak up behind the giant beast and bleed the bastard's ankle. But why not his throat? There is one place Graugs aren't covered in spiky scales. They don't call a weakness a Graug's heel for nothing. You want me to sidle up to this beast? If you can manage it without being crushed, yes. To co, mam sobie jakiegoś naznaczonego Uruka sprowadzić, czy jak? There it goes. What a fine, fine specimen. And it'll meet a fine end. A nie, sam się widzę. Ogarnię. Ale to w ogóle to ogarnięcie, że Graugowa jako Achillesowa pięta, nie? Okej, samouczek wykrwawiania. Wciśnij trigger, aby zakraść się za Grauga. Naciśnij X, aby zadać mu krwawiące rany. Krwawienie zada mu poważne obrażenia i zwabi Karagory. Olbrzymi Graug wpis. Wow! Za pół HP mu zadałem! No to poproszę Karagora! No, jak na zawołanie. Ej, ale... O! A dzięki, panie Graug! Bardzo już mi pan pomógł. Dominacja! Sounds easy enough. Chodź, kolego, chodź. Writer, Captain. Here you. I've slain bigger crowds when I was a wee boy and my beard was only 3 inches long. Step three. Shoot it in the head. Dwie strzały. I dostaje stunka. Wow! No jakbym... Ej, kurde, mini Kratos! Z tym łańcuchem teraz. Ej, jaki cudem on ma taką parę! Łowca Graugów. Zyskujesz umiejętność dosiadania ogłuszonego Grauga, aby wsiąść na ogłuszonego? Zajebiście! Come here! A założysz się? Dobra, QTE widzę. No i co ma teraz wciskać? Jakby go tniemy tutaj. Dawaj, dawaj, dawaj! Jezu, i teraz się pomylić, kurde, to byłoby dopiero. O, ataki Grauga. Graugi mogą atakować, chwytać i pożerać. Zajebiście. No to let's go! Charge! O. Hello. Hello. I jeszcze jeden. Yeah, let's go, man! Grzmocimy ich tutaj wszystkich! Kurde, ciekawe, czy grał jakiś atak specjalny? Dawaj, egzekucja. O nie! Nie! Nie, 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 nie! Nie będziemy Grauga ubijali! Nie, nie, nic z tych rzeczy. Chodź, 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 chodź. Nom. Aby zabić. No spoko, zabij. Co z tego, że mogę po prostu do niego zeskoczyć i stryknąć palcem? Albo czy coś takiego. I by sobie padł. Alright, Captain.
That's it. Use your instinct, gumption, respect. Training's over. Got guts? Let's go spill some, hey? Zajebiście. The darkness of Mordor doesn't seem to touch that dwarf. The Seven Rings of Power did not turn the Dwarf Kings to wraiths, as the Nine Rings did to men. They are as stubborn as stone and cannot be dominated by evil. That is why Sauron has sworn to destroy them. No trochę mu ten plan nie wyszedł z tymi pierścieniami, nie? Zróbmy całość tego questu o Thorwina. Łowy Thorwina, taki tytuł odcinka. I wszystkie trzy, bo chyba są trzy, mam nadzieję, bo jak teraz będą cztery, no to troszeczkę bym się teraz przejechał. Ale mam nadzieję, że będą trzy. A właśnie, a propos, bo dzięki temu, że to zrobiłem, o, było coś, wyzwanie nowe. Kompendium coś wpadło znowu. Olbrzymi Graug. Rzadko spotykane, ponad 6 metrów, okej. Okay. Ogromne, nieprawdopodobnie silne i agresywne. Stworzenia, których lęka się cały Mordor. No, po czym przychodzi Sauron, bafuje sobie swojego młota, kurwia mu w ryj i to leży po jednym ciosie. Jestem prawie pewien, żeby tak było. Oj, pięknie, wszystkie samouczki już są, więc to już nie będzie się pojawiało. No i ostatnie upgrade, czyli jeździec cienia. Natychmiastowe dosiadanie Grauga bądź Karagora za pomocą mrocznego ciosu. Poproszę! Tylko teraz mnie ciekawi, jak teraz nabiję kolejny punkt umiejętności, to co się stanie, no bo... Umiejętności mam wykupione już wszystkie. No chyba, że nagle dojdzie mi coś nowego. Tu mnie w ogóle, patrzcie, ciągle zbieram te miriany, zbieram i zbieram, ale ja tak naprawdę za chwilę ukuję sobie legendę i za darmo chyba zdobędę te umiejętności. No, taką mam nadzieję przynajmniej, że tak to będzie działało. No ale okej, póki co... O, co my tu mamy? Czyżby Karagor? Gdzie on jest? O, hej! Kurde, mogę do tamtego wylecieć. To zmieńmy sobie wierzchowca. O! Czy to Graug? Nie, to tylko kolejny Karagor. Ale dobra, nieważne. Rozpocznijmy questa. O, w ogóle tu przejęliśmy tego pierwszego Karagora. Wielki biały Graug. O nie! O nie! O nie! O nie! O Boże, co ja zrobiłem? O Jezus, nie! Nie wiedziałem, że mam tu kapitana! Ale fail! O Boże święty! Ale fail! Który to był? To był ten! O! Sorry, mordko! O kurde! Ej, no nie wiedziałem, że tu mam takiego... O jeny! Muszę się nauczyć tych ikonek przejęcia, bo tam myślałem, że to jest zwykły ork, czy tam uruk, a to mój kapitan! O Boże, Boże, tak się pozbawić kapitana. Ale nie był to wódz na szczęście, więc nic straconego. Można reszty się... Chciałem powiedzieć pozbyć, ale resztę można sobie resztę kapitanów uzupełnić potem. Jak będzie trzeba, ale to było strasznie. Ten tutaj... Nie, to... Takie sobie. Czy bym tutaj chciał coś potem zmienić? Odnawia po każdym strzałem w głowę życie. A dobra, to sobie zamienię w sumie. Zwiększę obrażenie przy headshotach. A to sobie. Jeszcze tego nie mam, ale już mogę sobie zwiększyć. Czemu nie? W ogóle byłoby fajnie, jakby te mityczne... Te runy były tak na złoto się świeciły, a nie tak na niebiesko. To by było zajebiste. Ale dobra, rozpocznijmy misję. Wielki biały Graug. Thorwin jest gotów stawić czoła przeszłości. Jaki on ma ryj! Patrzcie to! Normalnie kły mu po bokach rosną jak mamutowi. Albo jakiemuś innemu słoniowi. Co, wyruszył bez nas? A, jednak nie.
na przejście. Ej, w ogóle zareagował na to. I assume you know the path. The real question is, are you ready to travel it? Whatever happens during the hunt, think, what would Tormund do? Actually, that's a good life lesson for you to follow always. I pray your training sticks, or else you'll stick to the wall once the mighty Graug hurls you there. I'm ready to fight the Graug. And that's just what you'd do. Fight. No art, no finesse. The hunt isn't about swinging and slashing, it's bigger than that. From your perspective, dwarf, everything is bigger. Yes. Zajarzył po chwili, że to był pocisk. Graugs are one of the oldest species of Mordor, and the deadliest by far. It's been a long time since I faced this Graug. Let us hope time wasn't as gentle to him as it was to me. My old partner and I once tracked a Graug from Mount Dolmed to Nogrod. We finally slayed it and got stuck under his leg for 2 days. Ah, those were fun times. Last time I saw him was when my old partner pod niego wyszliście? Wycięliście sobie drogę? Luck. The Graug knocked me senseless. When I came to, it had ended my partner. Facing that creature alone was a death sentence. I've been hunting this Graug for almost a decade. That's a lot of years of dedication to one beast. Dedication? Or a sign you preach better than you hunt? Oh, that's funny, Captain. I'll be sure to laugh when the beast eats you alive. The mighty Graug will be my legacy. Dwarves will tell tales of Torvin the Hunter for generations. And I'll have them throw your name in there somewhere. Jezus, w końcu przestał gadać. Nie mam kiedy czego powiedzieć. Ale kurde, dekadę. Caragor is too quiet. I don't think the Graug is home. Then we go in and we wait. Ambush. How military. I like it. O, jakże poważnie. Podoba mi się. Jezus. Nie jestem pewien, czy to Jackman, bo nie słyszę dokładnie głosu, ale kurde, jeśli Jackman podkłada mu głos. Bóg. Bóg po prostu. Tenax. O. Czyżby topór brata? It's just as sharp as the day our father made it. O, i dłuto. Celebrimbor, który śledzi cały czas jedyny pierścień. O, czyli tym dłutem ten napis wykuł w czarnej mowie Mordoru. O, ładny unik. Auć. Widzisz, Talionie, dlatego głupim pomysłem było branie tego dłuta przed walką. Jezu, ale wielkie bydle.
Legendarny Graug. Boss fight. Elo. I must attack from afar. A shot to the skull will disorient him. O. Ciekawe. No, zajebiście. A myślałem, że będzie mógł. Zaraz będzie krwawienie, ale nie. Kurde. Jaki triki. O, chodź, chodź, chodź. Co, biegnie czy nie? O, jeszcze tego mi brakowało. Jak to? Aha, bo się będzie chciał leczyć, dobra. No. Ej, kurde, bo w głupim miejscu stanął. Ale bullshit, czemu mi nie dało? Aha, teraz mi skoczyło skupienie, dobra. Dobra, no poję sobie trochę. Biegnie. No, halo, czemu nie strzeliło? A, to nie była szarża, okej. Okay. A teraz jest szarża, okej. Okay. W ogóle jest też opcja, żeby dominować gulę, nie? W sensie jest też taki trofeum, tylko ja właśnie nie bardzo wiem, jak to zrobić. Bo nie mogę połączyć upiornego ciosu z dominacją guli. Udało się? Udało się! Jeszcze pomyliłem, kurde, guziki. A nawet nie da się, nie ma opcji nawet, żeby go zdominować. Trzeci i ostatni. Nie ma jedzenia. Lecą sztylety. Dawaj, dawaj, dawaj. No, chodź. Szarżujesz? Jeszcze chyba nie. Nie, podchodzi tylko. Ja sobie tutaj podejdę. O, pięknie. Dobra, wydaje mi się, że to powinno już go zabić. No i jedziemy. Tak jest, jest cutscenka. O, ładny rzut! Thorfinn doszedł do siebie, widzę. Ale jaki cudem on ma siłę, żeby to takie bydle powalić? Jakby ja rozumiem, że on może być osłabiony, ale to jest tylko. On jest tylko krasnoludem, a patrzcie, jakie to jest wielkie!
I think he's dead. Well, that's what I call beast hunting, eh? Indeed, indeed. Next time I'm not gonna let you have all the fun. Oh, no, no. This is the last time. I have other prey to pursue. Well, you need help on your journey, so what do you say? We put No, Torvin. I have to do this on my own. If you survive, come to the Blue Mountains, eh? I've lots of friends that will drink until their kegs run dry. I've seen how much a dwarf can drink. I do hope our paths cross again. Farewell, dwarf. Right. Now how do I get you out of here? Co byś powiedział na zaczepienie go tak z czterema hakami i, i podczepienie pod Karagory? Boli mnie, że podczas tych loadingów właśnie nie ma napisu do tego, co gadają, bo ewidentnie jest to jakieś uzupełnienie lore. Zaraz było coś o Hirgonie. Jakaś była przemowa i Hirgon się chyba skarżył, że za długa albo coś. Albo nudna. Bang, bang, bagarang! Za mego brata. Now that his hunt is over. If he does, then he will find his home is not as he left it. A skąd o tym wiesz, Celebrimborze? Maczałeś paluszki? W tym, co tam się stanęło, czy... Masz takie przeczucie tylko. Czekaj, a to nie jest wód, co by? Czekaj, nie, 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 wróć mi do tego. Jesus, mogę to... A, dar mi chcę przejść. Nie, 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 nie. Który to jest ten? Gaharn. A, to ten. Okej. Okay. Wiecie, co jest zabawne? Levelowanie naszych ziomków jest o wiele cięższe niż levelowanie tego. niż przeszkadzanie w tym. Bo na przykład jakby ten polował na Grauga, to miałby jednego, ewentualnie dwa. Jak nasz poluje na Grauga, znaczy na Grauga, Boże, na Karagora, to ma ich tam z pięć albo nawet z osiem. Także YOLO. Radź se, drogi graczu. Kurde, jest też taki jeden fajny cel, żeby dać się, żeby najpierw dać się zabić ziomkowi. To jest właśnie dość ciekawe, bo trzeba dać się zabić gościowi, wylewelować go do wodza, a potem zabić tego wodza. Także... Kurde, trochę mnie to kusi. Ale to już poza nagraniem sobie ewentualnie ogarnę. Co nam się w kompendium jeszcze pokazało? W ogóle, czekaj, czemu ja wam to pokazuję w ogóle? Co ja tak łażę z tym, jak debil? Dobra, nie. Ja tak sobie zostaję. Odcinek się kończy, a my widzimy się w kolejnym, w którym mam szczerą nadzieję, że po pierwsze wykonam tą misję, a po drugie wylewelujemy sobie troszeczkę nasz oręż. Myślę, że chciałbym zająć się od razu całą tą legendą, ale nie wiem, ile mi te wszystkie legendy dadzą, w sensie ile to zajmie czasu, więc wiadomo, ciężko jest tak stwierdzić na raz, ile to będzie trwało, więc no, tak się z nami żegnam. W następnym odcinku zajmujemy się kuciem legendy oręża, aby już potem lecieć cały czas tylko i wyłącznie z fabułą, której, notabene, nie zostało aż tak dużo, bo... nie tu. Bo tylko trzy misje główne mi zostały. Trzy misje główne. Czyli no, trzeba by się zabrać trochę za ten sztylet i miecz. No i łuk też. Te ratowanie wygnańców to już sobie naprawdę wolę zrobić samemu, bo no, już wam mówiłem, nie ma co się tym zajmować. Wyzwanie łowieckie, no to tam wpada co jakiś czas, nie? Mam 78% równe. Ale czekaj, dobra. Trzy misje główne, to czekaj, pokaż mi mapę w takim razie. Czyli mamy co? Mamy tutaj misję główną. Tutaj. W sensie to się liczy z tym, żeby tego wodza właśnie stegować. Czyli druga misja główna to jest to całe przejmowanie wodzów.
I potem trzecia to pewnie finalna misja, która kończy grę. Ale no to będzie później. Ja zajmuję się teraz tym kapitanem, z wami się żegnam. Do usłyszenia. W kolejnym odcinku kujem legendę. Cześć.